Ferie trwają w najlepsze. W tym roku dzieci i młodzież z gminy Brzesko spędzające ten czas w domu nie powinny się nudzić. Wystarczy skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Kultury oraz Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Biblioteka chce w tym roku zwrócić uwagę na zwierzęta. Karina Legutek, kierownik oddziału dla dzieci Brzeskiej Biblioteki. Chyba najważniejszą sprawą jest to, że w czasie ferii prowadzimy zajęcia skierowane dla naszych czytelników. Oczywiście też wypożyczamy książki, tak jak to zwykle robimy, dzieci korzystają z komputerów, ale codziennie w godzinach od 10 do 12 spotykamy się w czasie ferii na czterech łapach. Są to zajęcia poświęcone psom, kotom, czyli zwierzętom, które dzieci lubią najbardziej. Bawimy się, robimy prace plastyczne, też czegoś dowiedziały się dzieci na razie na temat kotów. W przyszłym tygodniu cały tydzień będzie poświęcony psom. Chociaż uczestników jest wielu, pracownicy Brzeskiej Książnicy zapewniają, że wszystkich chętnie u siebie ugoszczą. Dzieci bardzo chętnie i bardzo pięknie się bawią. Bal jest organizowany, prowadzony z mnóstwem konkursów, atrakcji, różnego rodzaju zabaw z dobrą muzyką. Także myślę, że będzie świetnie. Niemniej atrakcji przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku. Od kilku dni placówka tętni życiem. Jeśli chodzi o zajęcia w czasie ferii, przygotowaliśmy bardzo różnorodne te zajęcia. Od zajęć tanecznych, po teatralne, plastyczne, zajęcia na komputerze. Bardzo ciekawe też są też warsztaty dekupaż i warsztaty bibułkarstwa prowadzone przez panie, które ukończyły odpowiednie kursy. Zapraszamy bardzo serdecznie także na projekcję spektaklu baletowego Dziadek do Orzechów. To będzie 12 w przyszłym tygodniu, 12 lutego, a także na 14 na bal walentynkowy z niespodziankami. Sportowy wymiar mają natomiast ferie zorganizowane przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na ferie jak zwykle przygotowaliśmy promocyjne wejścia na basenie dla każdego uczestnika w cenie jednej godziny pobyt całodzienny na basenie. Tak samo kręgielnia ma bogaty program od poniedziałku do piątku, od 10 do 13. W cenie 5 zł od uczestnika jest bogaty program nauka rzutu na kręgielni, organizowane turnieje, liczne niespodzianki.